Cześć, witajcie. Przyjechał dziś do mnie smartfon tak cudowny, że aż musieli go oprawić w ramkę. Tak, moi drodzy, to jest testerski Galaxy S24 Ultra. Zapakowany, przyznacie, bardzo pomysłowo. Ale żeby nie było tak pięknie, to teraz zaproszę Was na najkrótszy w historii tego kanału unboxing. Zobaczymy, co jest w pudełku wraz z Galaxy S24 Ultra. I pośmiejemy się troszeczkę. No i niestety, jak widzicie, w pudełku z Galaxy S24 Ultra nie znajdziemy zbyt wiele. Makulaturka, igła do otwierania kart oraz przewód USB-C. Nie ma ładowarki, co ja osobiście uważam za totalny nonsens, szczególnie, że te smartfony nie wyróżniają się jakoś znacząco mocą ładowania, bowiem przypomnę, Galaxy S24 Ultra ładuje się z mocą 45 W maksymalnie, więc dołożenie ładowarki moim zdaniem nie byłoby jakimś tam strasznym kosztem dla producenta, szczególnie, że mówimy o stosunkowo nietanim telefonie jednak. I cóż, moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za obejrzenie najkrótszego unboxingu na tym kanale, a za kilka tygodni zapraszam Was na recenzję Galaxy S24 Ultra. A dlaczego za kilka tygodni? Słuchajcie, no chyba nie powiecie mi, że jest to telefon, który można przetestować w tydzień. Ale bez obaw, przez ten czas inne filmy na tym kanale też się pojawią, także bądźcie z nami. Do zobaczenia, hej!